co można powiedzieć na temat tego filmu, to to, że historia w nim opowiedziana jest dosyć ciekawa. Mowa oczywiście o filmie Ida z bodajże 2013 roku. Mamy tutaj główna bohaterka, zakonnica. Nie doszła zakonnica, ponieważ ma składać śluby, ale siostra przełożona twierdzi: ok, masz jeszcze ciotkę, bo rodzice oczywiście nie żyją. Masz ciotkę, pojedź, poznać ją, porozmawiaj. Może zmienisz zdanie, może nie, bo to jest decyzja na całe życie. I tak się właśnie dzieje. Uczestniczymy w drodze tejże przyszłej zakonnicy, która postanawia z ciotką po prostu dowiedzieć się, co się stało z rodzicami, bo to nie jest tak, że sobie zmarli, usnęli, był zawał i tak dalej. Nie, tam są sprawy inne, bo to jest Polska PRL-owa, tam są sprawy powojenne i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo oni byli Żydami, więc też nie jest najłatwiej. Ale tak, ciotka to jest prawdziwa wredna franca. Naprawdę to jest taka Herod baba, nie wygląda, a naprawdę jest koszmarna. Ciotka jest tak miła, jak wiadomość o tym, że komornik zajął nasze konto. Po prostu szkoda gadać. Świetnie zagrane, bez dwóch zdań. Świat, nasza rzeczywistość, nasza przeszłość bardzo fajnie odzwierciedlona. Zdjęcia są czarno-białe i robią wrażenie. Dodatkowo jak widzimy te wszystkie Wołgi, Warszawy i tak dalej. No tak, to robi wrażenie. Naprawdę dosyć ciekawy sposób to wszystko zostało odzwierciedlone. Historia jest fajna, aczkolwiek powiem Wam, że film aż tak bardzo mnie nie wciągnął, jak się tego spodziewałem. Tutaj gdzieś był festiwal, tu nagle w Toronto jakąś nagrodę dostał, tu się dzieje, no to będzie bardzo fajnie. Myślę, będzie w porządku, może gdzieś tam powiedzmy w okolicach Pokłosia, może w okolicach ostatniego filmu Pasikowskiego, a tutaj tak troszeczkę słabiej. Dlatego tylko i wyłącznie 6 na 10. Myślałem, że będzie lepiej, niestety nie jest. Niby PRL minął, niby go nie kochamy, niby go nie chcemy, żeby powrócił, a jednak filmy ciągle nie opowiadają. Jeżeli nie jest to na przykład Juma, okres przejścia z PRL do demokracji, albo Biedna Księżyc, stricte jak najbardziej PRL, to mamy teraz tutaj akcję. I tak się zastanawiam, co w tym PRL-u było. Może żyliśmy bliżej siebie. Nie było tych wszystkich Facebooków, komputerów, telefonów komórkowych i tak dalej. Jak się chciało pójść do kumpla, to nie było ty Staszek, chodzimy na piwo, choć pogramy w piłkę, tylko trzeba było pójść, dzień dobry, jest Staszek i w ogóle takie klimaty. I wydaje mi się, to nas ciągle urzeka, że osoby, które powiedzmy miały tam kilkanaście lat, cokolwiek pamiętają, wiedzą jak to było i tak troszeczkę tak z sentymentem, tak z nutką, z łezką w oku wspominamy i chcemy. I tak się zastanawiam, powiedzcie mi, który taki film, oczywiście współczesny, umieszczony w realiach PRL-u, postkomuny podoba mi się najbardziej. Bo jest kilka takich, na przykład Wino truskawkowe. Wiem, że film jest współczesny, ale realia są co najmniej PRL-owskie. Wspomniane już, może nie Juma, ale na przykład Bilet na Księżyc, też dosyć fajne. Jaki jest film, który Wam się jakoś tak specjalnie wrył w pamięć, zapadł w serducho? Dajcie znać, piszcie jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia się, podzielenia itd., itd. Zapraszam również na mojego Facebooka i na mojego bloga. W obu przypadkach szukajcie, ja panu nie przerywałem, czy trochę kultury chamie, albo po prostu kliknijcie na linki, czy gdzieś tam. Tutaj są w opisie. A my widzimy się już za tydzień. Cześć!